Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 142 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat wyników badania, które przeprowadzili jak zwykle niezawodni amerykańscy naukowcy. To badanie zostało przeprowadzone przez kilku naukowców z Harvard Business School. Jest to profesor Zoe Kallen oraz profesorowie Michael Luca i Christopher Stanton. Kolejnym profesorem jest to profesor z University of Illinois Alexander Bartik i jeszcze jest profesor z Harvard University Edward Glaser. Wyniki tego badania znajdziecie w linku pod filmem. Ci profesorowie przebadali członków takiej platformy rekomendacyjnej Alienable. Było tam 1770 osób, są to właściciele małych i średnich przedsiębiorstw, czyli jak zakładam, jest to odpowiednik organizacji networkingowej BNI Polska. Uzupełniono to badaniem 70 menedżerów wyższego szczebla i to oczywiście nie są właściciele. Te osoby są pracownikami dużych i korporacyjnych firm należących do National Association of Business Economics, NABE. I jakie są wyniki tego badania? Przede wszystkim 16% pracowników, tak uważają respondenci, będzie pracowało zdalnie po pandemii. Aczkolwiek oczywiście wszystko silnie zależy od branży, ponieważ w finansach i w ubezpieczeniach 79% osób pracuje zdalnie. Przypomnę, są to dane dla rynku amerykańskiego. Praca zdalna jest częściej dostępna w branżach lepiej opłacanych i gdzie pracownicy posiadają wyższe wykształcenie. Natomiast więcej niż 1/3 respondentów uważa, że praca zdalna pozostanie z nami na długo po tym, jak zakończy się COVID. Niektórzy pracownicy obawiają się, że praca zdalna wpłynie na ich awanse i że zostaną w tych awansach pominięci, ponieważ uważają, że gdy szef przełożony nie widzi danego pracownika, to wtedy też ten pracownik jest pomijany, jest zapominany po prostu w trakcie podwyżek i awansów. Według respondentów, zarówno 29% właścicieli małych firm, jak i 28% pracowników korpo, uważa, że wzrosła produktywność i tutaj tak samo, to wszystko zależy od branży. W finansach i w ubezpieczeniach 32% respondentów uważa, że ich produktywność wzrosła, natomiast produktywność w realu dla całego sektora spadła o 13%. Tak więc, jak zwykle, niezawodni amerykańscy naukowcy przebadali odpowiednik organizacji networkingowej BNI, czyli organizację Alienable oraz organizację zrzeszającą menedżerów z dużych korpo i wyszło im, że 16% pracowników będzie chciało pracować zdalnie, także po zakończeniu pandemii. Wyniki znajdziecie na dole pod filmem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.